Dzisiaj mamy 15 grudnia 2014 roku. Trochę musieliście się na nas naczekać, ale w końcu jesteśmy. Jest nowa kwarta z tej strony Piotrek Zarychta, a ze mną są Krzysiek Uzdowski, Cześć. Karol Milcarz. Cześć. Z naszym podcastem jest trochę jak z setką Wilta Chamberlaina. Wielu słyszało o tym, że to się wydarzyło. Nikt tego nie słyszał, nikt tego nie widział. Nie jest tak, że my ze sobą się nie zgadywaliśmy, ale jakoś tak zawsze zawodził nas sprzęt. Nie udawało się zawsze tego nagrać i przez to ze trzy co najmniej podcasty, które nagraliśmy, nie wpadły do Was. Dzisiaj na szczęście wreszcie jest inaczej. I tak naprawdę powiem Wam szczerze, że po tym, co dzisiaj rano się stało, co mnie tak naprawdę tknęło do tego, żeby Was zmobilizować, to był Vive Grenadive, Pit di Alessandro i niekończąca się opowieść o tym, jak Sacramento Kings chcą dołować. To jest smutne, to jest po prostu smutne i dla mnie przynajmniej zaskakujące, że Coach Malone został zwolniony w sezonie, w którym Sacramento Kings rozpoczęli najlepiej od 10 lat, pomimo że mają bilans ujemny. Ale dla mnie ta decyzja jest logiczna tylko z jednej perspektywy. To nie Pete D'Alessandro zatrudnił Mike'a Malone'a, tylko że podobno oczekiwania były wyższe niż wyniki Sacramento, tylko jakie oczekiwania można mieć co do zespołu, który nie wygrał 30 meczów w zeszłym sezonie i który w jakiś znaczący sposób się nie zmienił, a mimo wszystko, pomimo tego jak narzekaliśmy na Sacramento, ja lubię się nad nimi znęcać, to póki DeMarcus Cousins nie spadł za kontuzję, mieli bilans 9-6 i w obronie i w ataku plasowali się w środku stawki w NBA, co dla Sacramento jest niesamowitym wyczynem, dlatego to jest takie dosyć zdumiewające i rozczarowujące, bo nie wiem, tak jakby rodzina Malufów, ten duch tak dalej krążył nad ekipą Sacramento. No to była głupota, na co tu dużo mówić. Mike Malone to chyba pierwszy trener, który zdołał w jakikolwiek sposób okiełznać DeMarcusa Cousinsa. To była chyba jedna z jego tych głównych zalet, bo pod jego opieką Cousins zaczął grać na miarę swojego potencjału. On był najlepszy, jest dalej najlepszym strzelcem, najlepszym zbierającym, najlepszym blokującym, najlepiej podającym i jeszcze ma najwięcej przechwytów w tej drużynie. No i to, że on nie grał od 7 spotkań, no to jest główny powód, dla którego Sacramento te ostatnie mecze przegrały. Jak gdzieś wyczytałem dzisiaj właśnie po tej decyzji, że Vive Granadive chce, żeby Kings grali jak San Antonio Spurs. I to mnie bardzo rozbawiło, no bo to jest ten sam właściciel, który tego lata przecież chciał ściągnąć Josha Smitha, rok temu ściągnął Rudy'ego Gaya. No ja nie wiem, w jaki sposób on chce, żeby Kings grali Spurs basketball, ale zobaczymy, co on tam dalej wymyśli. Ale to widzisz, to zależy gdzie przeczytasz, bo ja też z kolei dzisiaj czytałem, że D'Alessandro i Rena Dive są zafascynowani tym, w jaki sposób grają Golden State Warriors i chcieliby grać tak szybko jak Golden State Warriors. Ja sobie tak na szybkości sprawdziłem przed chwilą tempo, w jakim rozgrywane są mecze poszczególnych drużyn. I rzeczywiście Warriors są najszybsi, bo ponad 98 mają pace. Sacramento Kings są na 17 miejscu ex aequo. Jak spojrzę na poprzedni sezon z kolei, to Sacramento byli na 14 i grali szybciej, ale gorzej. Więc coś w tym jest, tak? No, chłopaki rzeczywiście w jednej rzeczy trzeba im przyznać. Oni zdecydowanie poprawili się w obronie w tym sezonie. No właśnie, To jak grasz było rzeczywiście. szybciej, to zazwyczaj Tracisz tak jest, więcej że jak grasz punktów. szybciej, dokładnie. No, akurat Warriors nie są dobrym przykładem, bo oni w tym sezonie obronę mają też znakomitą, no ale zazwyczaj to działa w ten sposób, że im grasz szybciej, tym masz gorszą obronę. No, Kings naprawdę fajnie w tych pierwszych meczach sezonu grali w defensywie. Oni tam w pewnym momencie byli chyba jedną z czołowych drużyn, jeśli chodzi właśnie o jak najmniejszą ilość tracenia punktów. No i to wyglądało naprawdę ciekawie, bo wydawało się, że ta drużyna wreszcie zaczyna budować swoją tożsamość, no a tutaj wyszło takie nie To wiadomo co. wychodzi taka, nie wiem, zazdrość zachodniego wybrzeża, bo Vive Granadive chyba miał udział w Warriors i tak jakoś mi Tak. się taki sentyment włączył. Tylko że Vive Granadive nie zauważył, że Darren Collison to nie jest Stephen Curry, a Ben McLemore to nie jest Klay Thompson. Jason Thompson to nie jest Andrew Bogut. Należy dostosowywać to, co się ma, styl gry do tego, co się ma.
I fajnie, że chciałby zostać Golden State Warriors, tylko jeżeli tak bardzo zazdrości, czemu akurat jakoś w tym momencie, bo to jest głupie moim zdaniem. Ja nie wiem, skąd to są te wymagania, chyba tak z kosmosu. Jeżeli ktoś w środku sezonu, to nie jest środek sezonu, ale jednak po 24 meczach zmienia trenera, no to ja przeczytałem taki fajny przykład 7 już lat temu. Minnesota Timberwolves, Dwayne Casey jako młody szkoleniowiec wyprowadził tę drużynę 20-20 i został zmieniony przez Kevina McHale'a wówczas, znaczy szefa w Minnesocie, a zastąpił go Randy Whitman i skończył sezon wygrywając jeden mecz na trzy. Średnio. I co się działo dalej w Minnesocie, to nie trzeba mówić, bo ta drużyna staczała się, właściwie się tak nie wytoczyła. Nie wiem, dlaczego nie dać jeszcze jednego sezonu Malone'owi. Patrząc na to, jak wygląda Zachód, mają Sacramento, bo to jest ciekawe, Zachód się bardzo ciekawie się ułożył, bo to ósme miejsce jest up for grabs, można powiedzieć, przynajmniej na teraz. Ale czy zmiana trenera będzie świadczyła o tym, że DeMarcus Cousins będzie zachwycony, zadowolony? Czy oni mają jakiegoś baby Phila Jacksona w zanadrzu i mają jakiegoś kandydata? No bo to by wynikało z tego, że oni muszą kogoś mieć chyba w zanadrzu. Tak, chyba że pozwolą Corbinowi dokończyć, ale wątpię w to. To jest właśnie jego Tyron Corbin. Ja rozumiem, no, jeśli mieliby jakieś solidne następstwo, ale dlaczego akurat Tyron Corbin, gość, który pokazał, że na trenera się nie nadaje przez 2 lata w Utah Jazz, czy tam 3 nawet, nie pamiętam, jeśli on był trenerem, no to jest kompletnie pozbawiona sensu decyzja. No ja nie wiem, czego ten Wiwek się najadł dzisiaj rano, że on postanowił Malona obalić. No ale chyba, że jest coś poza boiskiem, nie? Czego nie wiem. To pierwsza rzecz, bo jak dzisiaj przeczytałem sobie jeszcze jeden tekst Wojnarowskiego sprzed 3 godzin, gdzie on tak naprawdę opisał, od czego to się wszystko zaczęło, ten rozłam pomiędzy D'Alessandro a Mike'iem Malone'em, to rzeczywiście tam parę rzeczy takich było, że panowie sobie nawzajem rzucali trochę kłody pod nogi, natomiast wracając, zaraz do tego wrócę, natomiast jeszcze chwilę o trenerach, bo giełda jest dosyć krótka nazwisk. Oczywiście na początku swoją szansę dostanie Tyron Corbin. Powodzenia mu życzę oczywiście z DeMarcusem Cousinsem. DeMarcus na pewno będzie przeszczęśliwy z tego powodu. A propos tego, że chcieliby grać bardzo szybko, to polecam w zeszłym sezonie Sacramento Kings tempo 94,4, Utah Jazz 91,4, 26 miejsce w całej lidze. Powodzenia. Druga kandydatura, która wypełzła dzisiaj z czeluści, to jest Vinny Del Negro. Pominę to. Ale on jest idealny. On jest idealny drużyny, która co najwyżej może być średnia. Co najwyżej może być średnia i wcale nie może być ani więcej, ani lepsza, ani gorsza. Czyli jak dobrze wiatr powie, to Vinny te 50% może w trzecim sezonie uczuła, tak? Tak, ale no powiedzmy sobie wprost, Vinny Del Negro nigdy nie miał posłuchów zawodników w żadnej drużynie, w której był, więc jak on ma mieć posłuch u DeMarcusa Cousinsa? No i są jeszcze dwie kandydatury, które się pojawiły. Pierwsze to oczywiście George Karl, człowiek, z którym Pete D'Alessandro pracował jeszcze w Denver Nuggets i tutaj jestem w stanie jakoś w miarę podejść do tego rozsądnie, no bo wiadomo, George Karl to jest uznana marka, to jest człowiek, który naprawdę... No ale on nie ma w Sacramento zawodników, którymi by mógł okay, chyba... ale to się... jest człowiek, wokół którego można budować, przebudowę tej drużyny, no bo jeżeli oni rzeczywiście chcą iść w kierunku szybszej gry, to okej, okay, mamy już trenera i do tego trenera będziemy zaraz sobie wspólnie dobierać... No ale DeMarcus Cousins jest zawodnikiem do szybkiej gry, DeMarcus Cousins nie jest jakimś centrem, nie, który nadaje się, będzie, wiesz, no, do running game. On nie będzie biegał tak jak Kenneth Farid, ale no, z tych wszystkich centrów, którzy są w NBA, takich klasycznych centrów, to on i tak obok Marcina Gortata jest jednym z najbardziej ruchliwych. No. Obok Gortata i powiedzmy DeAndre Jordana. Takie ja mam przynajmniej wrażenie. I ostatnia kandydatura, też sprzed 3 godzin, tweet właśnie Adriana Wojnarowskiego, który brzmi mniej więcej tak, niektórzy decydenci w NBA są zaciekawieni na temat tego, czy Chris Mullin miałby ochotę trenować Kings. Jeden z generalnych menadżerów powiedział, że tak naprawdę to wszystko zależy od niego. Jeżeli powie, że ma ochotę, to robota jest jego. I
to mogłaby być też ciekawa kandydatura. Nie wiemy, co tak naprawdę Chris Mullin mógłby wprowadzić do drużyny. Chris Mullin nie ma żadnego doświadczenia trenerskiego. Natomiast Chris Mullin też z niejednego pieca chleb jadł. On był w Golden State Warriors, gdy ci na początku lat 90. grali naprawdę fajną koszykówkę pod wodzą Dana Nelsona, także wie, w jaki sposób grać szybko i do przodu. Był też później zawodnikiem w Indiana Pacers u Larry'ego Birda i tam poznał trochę inną koszykówkę, tą wolniejszą, więc on mógłby być jakimś takim ciekawym zamiennikiem odnośnie tego, żeby gdzieś tam przyspieszyć tą grę trochę, ale jednocześnie mieć to jakieś solidne oparcie w defensywie, solidne oparcie w tej rozsądnej koszykówce, no bo powiedzmy sobie szczerze, no nie jeżeli Kings chcą być poważną drużyną, to nie mogą być tylko i wyłącznie do ataku. No. To musi być wyważenie pomiędzy jednym i drugim. Właśnie, jeżeli chodzi o Warriors, to nie mogą być Warriors tacy stereotypowi jeszcze do 2-3 lata temu, którzy biegamy, biegamy, rzucamy, rzucamy, ale pozwalamy rzucać, tak? Obecni Warriors to jest inna drużyna i nie rozumiem tego ruchu i tak naprawdę nie wiem, w czym problem, żeby dać coachowi Malone'owi jeden sezon. Nie wydaje mi się, żeby to po prostu było koszykarskie. To musiało być gdzieś poza, tak jak Mark Jackson został zwolniony. Tylko Mark Jackson nawet jeszcze nie został po sezonie zwolniony, więc to też było trochę co innego. No i jestem ciekawy, jak się dalej potoczy sezon Kings. Jeżeli DeMarcus wróci, to jeszcze mają cień szansę na playoffy, ale bez Mike'a Malone'a ciekawą tak? kwestią jest to, czy w ogóle Pete D'Alessandro i Vivek się kontaktowali z DeMarcusem Cousinsem przed tym zwolnieniem Malona, bo przecież on też może różnie zareagować na ten ruch. To jest właśnie bardzo ciekawe, że w ogóle wszyscy zawodnicy Sacramento Kings zamilkli. Żaden nic nie wrócił na Twittera dokładnie. Od 24 godzin. To prawdopodobnie gdzieś tam też jest zalecenie, podejrzewam, od Vivka. Jeżeli cokolwiek napiszecie, to dostaniecie jakąś karę, czy coś w tym stylu. I wcale się nie zdziwię, jeżeli tak by było. Natomiast jeden wpis widziałem, nie pochodzący od zawodnika, natomiast jakiś dziennikarz, beatwriter właśnie Sacramento, napisał, że w rozmowie z Karlem Landrym dostał informację, że według Landry'ego to w Sacramento Malone był najlepszym trenerem od czasów Ricka Adelmana. A pamiętamy, gdzie Rick Adelman doprowadzał Sacramento Kings. Tak, i to na pewno nie jest odosobniona opinia. Zresztą sam styl gry, w ogóle Sacramento dało się oglądać. To całkiem fajnie dało się oglądać. No bez DeMarcusa troszeczkę gorzej to wyglądało. Ale to dalej była drużyna, która nie była tak beznadziejna jak przed rokiem. Nie, absolutnie. To nie było pośmiewisko. To nie było pośmiewisko przed wszystkim. Pomimo, że nie było tego Kazinca, pomimo, że oni przegrywali naprawdę niektóre mecze w głupi sposób, tak? Budowali sobie przewagę kilkunastu, 20 punktów i później ją tracili. Okej. Ale w tej grze widać było pomysł, w tej grze widać było jakiś sens. Ta drużyna rzeczywiście zaczęła podążać w jakimś konkretnym kierunku i tam widać było, że tym zawodnikom to rzeczywiście pasuje, że oni rzeczywiście się odnajdują. Pamiętam, jak się śmialiśmy nieraz z tego, że Darren Collison ma być pierwszym rozgrywającym w Sacramento i on ma być tym człowiekiem, który będzie zapewniał 10 aset. Było ha, 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 hi, hi, hi. A to nagle się okazało, że to naprawdę ma sens. Collison może nie notuje tyle asyst, ile sobie wymarzyliśmy, ale to rzeczywiście miało sens, bo on jest niezłym defensorem przy tym. W miarę sensownie gra w ataku. I to fajnie to wyglądało. Bardzo ciekawie napisał Maciek Kwiatkowski, ja się z tym zgadzam, że on porównał Sacramento Kings do drużyn wschodu z lat 90. Bo w tym, jak obecnie koszykówka w NBA wygląda, oni naprawdę grali taką koszykówkę mocno pod kosz, na dużą liczbę rzutów osobistych, których byli w samej czołówce NBA. I do tego jeszcze na dosyć wolnym tempie i to mi się podoba. No ja lubię takie drużyny, które w ten sposób grają. No Kings mają najwyższą liczbę oddanych rzutów osobistych, 773 i o ponad 100 wyprzedzają drugą drużynę Toronto, które mają 646. Tak, średnio o 5 więcej od Chicago Bulls, to średnio. Tak, ponad 32 wolne. Tak, oni cisnęli pod kosz do tych najprostszych, łatwych punktów. To rzeczywiście przynosiło efekt. Natomiast jak sobie przeczytałem jeszcze raz wrócę do artykułu Wojnarowskiego, to rzeczywiście tam kłody pod nogi były rzucane od początku. Jak sobie pod koniec poprzedniego sezonu Michael Malone poszedł po prośbie, żeby dostać jakiegoś rozgrywającego rezerwowego, który mógłby wspomóc Raya McCalluma wtedy, jak kontuzję złapał Isaiah Thomas, no to dostał Royce'a White'a.
jak były wakacje tego roku, to Vivek Ranadive i Pete D'Alessandro chcieli ściągnąć z Detroit Josha Smitha. Mike Malone powiedział, że nie chce i tak naprawdę tylko i wyłącznie Smith nie przyszedł do drużyny, bo Stan Van Gundy się na to nie zgodził. Później też, jak tu dalej czytam, to tak samo władzom klubu nie podobało się, że Malone pojechał na tydzień do Hiszpanii na Mistrzostwa Świata po to, żeby zbudować lepszą relację z Kazinsem i z Rudym Gayem, co ewidentnie było widać na początku sezonu, że on rzeczywiście się z nimi dogadywał. No ale to... No i hej, no pamiętajmy, że jeśli chcemy grać tak jak Warriors, no to Mike Malone był całkiem niezłym trenerem, żeby grać jak Warriors, bo on przecież przez rok temu i dwa lata temu był asystentem Marka Jacksona w Golden State Warriors i wiele osób uważało, że to tak naprawdę on jest głównym takim dowodzącym tej drużyny, że on odpowiada za jej sukcesy. Ja myślę, że akurat Malone na tym wszystkim nie straci, wręcz przeciwnie. On dzięki temu zbuduje sobie dodatkową renomę, no bo to jest gość, który widać było, że po tylu latach potrafił wydźwignąć tych Sacramento z dołka i ta drużyna zaczęła dobrze wyglądać, więc to jest kolejny plus tam w jego CV. Ja myślę, że on prędzej czy później znajdzie sobie drużynę i będzie... Ja bym go widział w następnym sezonie w Lakers. Wiem, że tam jest Brian Shaw, ale... W jakich? Byron Scott. Byron Scott, zawsze mi się mylili, ale widziałbym go w Lakers. Tam będzie młoda drużyna, tam będą piki w drafcie, on może sobie z nimi fajnie poradzić. Nie wiem, czy mu życzę Lakersów akurat, ale... Ja myślę, że on mógłby pasować fajnie do Pelicansów, bardziej niż Monty Williams. No każdy by pasował bardziej niż Monty Williams teraz. No, to jest tak szkoda, o Pelicansach będzie okazja. To jest... Także na koniec można powiedzieć namaste. Mike Malone pewnie może wrócić sobie do Warriors jako asystent teraz do końca. Czemu nie? Też może. Zawsze się może przydać. Szkoda Sacramento. Zobaczymy, jak to się będzie działo. Szkoda Kazinsa. Tak, i szkoda DeMarcusa. No. Szkoda, bo naprawdę zaczął fajnie grać. Naprawdę on wyłapał jakiś techniczny? Chyba jeden z tego, co pamiętam. Chyba jeden. Miał dwa, ale jeden mu został cofnięty. Naprawdę wziął się za siebie chłopak. Pokazał, że potrafi być liderem. Top 3 centrów w tej lidze. No ale no, trudno jest grać w takiej organizacji, jaką są Kings. Chyba Sacramento, nie? Sacramento jest... Dosyć często się o nich mówi, mimo że nie wiem, czy na to do końca zasługują, chociaż w tym sezonie to może rzeczywiście z tego wynikało, że jednak. Chociaż Rudy'ego Gaya przedłużyli za rozsądną kwotę, to taki mały plusik dla po pierwsze, Pitera. A po drugie Rudy Gay rzeczywiście zaczął trochę inaczej tak, grać. Tak, to fakt. Tam abstrahując od tego, jaką on ma skuteczność gry, to jest jedno, ale asysty. On ma najwyższy wskaźnik asyst w swojej karierze, jak dotychczas miał w przeliczeniu na 36 minut najwyższą średnią 3,0, tak w tym sezonie 4,6. To jest o ponad 50% wzrost, także to jest naprawdę super. Super to pokazuje, że on też zaczął grać dla drużyny. No tak, no pomogło im odejście Isaiah Thomasa, mimo że tak no teoretycznie to jest lepszy zawodnik niż Darren Collison pewnie, no ale rok temu... To jest trochę taki kazus jak przy Houston Rockets. Troszeczkę, że rzeczywiście każdy znalazł swoje miejsce lepiej w Sacramento pod Darrenem Collisonem i wydaje się, że każdy lepiej znalazł swoje miejsce, gdzie jest Dwight, jest Harden i bardziej defensywny Ariza, bardziej defensywny od Chandlera Parsonsa i o dziwo tak to dobrze wygląda. Dobrze, wystarczy o Kings. Nie można powiedzieć o Kings, pomówmy o Hawks albo nie wiem. Hawks są fajni. Ale tak naprawdę proponuję wam, żeby pogadać o takich dwóch rzeczach. Najpierw o tym, jako że to jest pierwszy podcast, który wyjdzie, co nas rozczarowuje w tym sezonie. Chodzi o zawodników, drużyny, cokolwiek. Takie najbardziej rażące rzeczy. Nie wiem, może Piotrek, masz takie coś, co cię po prostu rozczarowało względem oczekiwań przed sezonem. Powiem tak. Zdecydowanie najbardziej rozczarowują mnie... New York Knicks to jest inna historia zupełnie. Natomiast Charlotte Hornets. Ja naprawdę po poprzednim sezonie miałem kurna kciuki mocno zaciśnięte, a tu klątwa kiciusiów jednak ciągle jest i trzyma mocno. No szkoda, bo kurczę, naprawdę fajnie ta drużyna dla mnie wygląda.
ze Stevensonem, pozytywnie zakręconym mimo wszystko, z Alem Jeffersonem, z Michaelem Kidem Gilchristem, który nauczył się rzucać z odległości więcej niż 3 metry od kosza. Rzuca z odległości 4 metrów do kosza. Tak, także widać postęp. Za rok będzie 5. Za 4 sezony zacznie rzucać za 3 punkty, także w ogóle fantastyczny numer drugi draftu. Ale nie, tak serio mówiąc, żal mi ich, naprawdę ich mi żal. I te plotki, które się zaczynają pojawiać, że zaraz ma być oddany Lance Stevenson do Indiany być może, no to naprawdę szkoda, bo ja mocno trzymam kciuki za powodzenie tej misji, za powodzenie tego pomysłu w ogóle o ściągnięciu Stevensona i zrobieniu z niego obok Kemby Walkera lidera na obwodzie. No tak, tam brakuje przede wszystkim rzutu, no bo tak. W pierwszej piątce jest tylko Kemba Walker chyba, który umie rzucać za 3, no ale... Ale nie, w tym sezonie nie umie, rzuca ponad 4 razy i 29%. Tak, więc... Ja oglądałem ostatnio ich mecz z Memphis, gdzie mu się działo, więc może mam taki zły odbiór rzeczywistości, no ale plusem Hornets jest to, że grają na wschodzie i ta odległość do 8 miejsca jeszcze nie jest, z tego co pamiętam, taka duża, taka niemożliwa do nadrobienia. Nie jest. Tam są 4 zwycięstwa, tak. Mniej mają od Brooklyn Nets. Natomiast... Biorąc pod uwagę formę Nets, to jest naprawdę bardzo do odrobienia. No tak, ale no, mówię, to najbardziej tak mnie uderzyło, bo aż takiego spadku się nie spodziewałem. Po Knicks się spodziewałem, że po pierwsze drużyna jest w rozsypce, po drugie, wszyscy wiedzą, że tak naprawdę są tu, albo prawie wszyscy wiedzą, że są tu tylko na chwilę, że zaraz Phil Jackson większość z nich pooddaje. Po trzecie, no, powiedzmy sobie wprost, trójkąty są trudne. Ja pamiętam, jak czytałem książkę chociażby o Chicago Bulls autorstwa Sama Smitha, to nawet Michael Jordan z początku miał trochę problemy z przyswojeniem tej taktyki, więc to nie jest tak, że to z automatu przychodzi. Więc tutaj można się było tego spodziewać. Może nie aż w takim stopniu, że będą mieli bilans 5-21 i będą lepsi tylko w całej lidze od Filadelfii, co jest naprawdę szokiem. No ale gdzieś tam, no, Charlotte Hornets wszystko wstawiliśmy, że będą w 8. Tak. To był pewniak. Nie wiem jak wy, ale no bo możemy sobie rozmawiać o takich oczywistych rozczarowaniach, bo przecież jeszcze Pistons, prawda? Też myśleliśmy, że oni mają szansę na 8. Pod nowym trenerem, a tam no nic nie działa. Działa też tego już rok temu. Odkąd wrócił Jody Mixon 2-0. No właśnie, ale to się mówię, ale może gdyby Jody Mixon grał od początku, może to by wyglądało lepiej, ale tak wracając do Charlotte, naprawdę bilans jest straszny. Oni mieli dużo, znaczy może dużo, ale mieli sporo meczów przegranych w końcówkach, bo po prostu w czwartej kwarcie za cholerę nie mogli trafić. No jeżeli Lance Stevenson i Kemba Walker oddają łącznie 25 rzutów i żaden z nich nie rzuca 39% i żaden z nich za 3 nie rzuca 30%, to jest to duży problem. Jeżeli chodzi o, jeżeli byłaby taka statystyka, ilość kozłów na posiadanie, to Hornets wyprzedzają wszystkich chyba o, nie wiem, o tak 1,5 razy, bo to ja Lance, to Kemba. Swój typ na moje rozczarowanie. Może się nie zgodzicie, bo tego tabela aż tak nie oddaje, ale Los Angeles Clippers, oni nie grają tak dobrze, jak większość z nas myślała, że będą grać. Ja pamiętam, że niektórzy. Tak. Oni teoretycznie bilans mają całkiem niezły, bo teraz patrzę, to jest 16-7, ale jak oglądam tych Clippers i w większości meczów im czegoś brakuje. Oni tak jakby nie są. Pamiętam, jak mówiliśmy, że przyjdzie do Clippers, to będzie ten najważniejszy czynnik do tego, żeby wziąć Clippers na następny level. I żeby oni wreszcie mogli zacząć grać o mistrzostwo. Tam pamiętam, jak Bill Simmons przed sezonem wypowiadał się, że o Clippers to jest ich czas, oni mają szansę wygrać w końcu swoją konferencję. No a Clippers to jest znowu ta sama drużyna. Oni od 4 lat mają te same problemy, nie są w stanie ich załatać. Teraz w sumie są też plotki przecież o tym, że mogą ściągnąć Lance'a Stevensona właśnie z Hornets. No, on może by im jakoś pomógł, ale tam wciąż brakuje tego trzeciego zawodnika pod koszem. Czarnego zawodnika pod koszem, bo Spencer Hawks nie jest dobrym zawodnikiem. Spencer Hawks nie jest czarny. Dokładnie, nie jest czarny. Brakuje coś tym. Oni doczołgają się do playoffów, ale zakładam, że tam znowu odpadną pewnie w pierwszej serii pojedynku z Houston albo z Memphis Grizzlies znowu. Ta druga opcja byłaby dla mnie bardzo szczęśliwa. No. Ale dorzucę swoje rozczarowanie takie dziwne. Jestem rozczarowany tym, że Lance Stevenson jest robiony za kozła ofiarnego nieszczęść Charlotte. Moim zdaniem jest to bzdura. No to moim zdaniem jest to bzdura, bo po prostu, no. No, po prostu mu nie wychodzi, ale godnie to przyjmuje. Nie gada w mediach, nie wiem, że go sadza trener w czwartej kwarcie i stan wściekły i tak dalej.
Po prostu mu nie wychodzi, ale się stara. A Charlotte nie wygląda dobrze. Noah Vonleh w ogóle nie wiem, po co go wybrali. Na razie nie ma go. Kemba Walker nie trafił. Noah Vonleh przez pierwszy miesiąc był kontuzjowany. No był. I to jest problem. Tak jak Otto Porter w zeszłym roku i prawdopodobnie też będzie bida. Josha McRoberta brakuje naprawdę jak... Naprawdę mocno go brakuje, bo on przynajmniej tą piłką poruszał, a Marvin Williams jest Marvin Williamsem. I co z tego, że w jednym meczu trafi 5 trójek, jak w trzech następnych nie będzie, właściwie na boisku. Naprawdę szkoda, że już dzielą skórę, chcą tego Lensa już wymienić gdzieś tam. Moim zdaniem jest to takie dosyć smutne. Ja dodam inne rozczarowanie. Rozczarowanie takie może na wyrost, ale jednak z obu konferencji. Jedna to jest Miami Heat. Dla mnie to jest rozczarowanie, bo oczekiwałem dużo więcej. Drugi to jest Nowy Orlean. Zacznę od tych drugich. Pierwszy mecz i Ome Rasik i Anthony Davis zbierają 150 piłek, mają 300 punktów i w ogóle jest pięknie. Chyba w meczu z Orlando. Z Orlando pierwszy mecz. Z Piotrkiem nagrywałem, chyba wtedy coś się nie udało. I naprawdę wyglądało to super. Ale w meczu z Orlando. W meczu z Orlando. Potem już było tylko gorzej. Asik gra małe minuty. Nie wiem, czemu aż tak małe minuty gra. Defensywa. Pomimo tego, że Anthony Davis poprawia 8 punktów na 100 posiadań, czy tam 7,5. Defensywa jest 20 któraś. Tak czy siak. I pomimo tego, że Tyreek Evans nawet trochę ożył ostatnio. I pomimo tego, że Anthony Davis gra jak MVP, to ta drużyna cały czas ma bilans taki sobie. Oczywiście gra im na zachodzie, to jest też inna sprawa, ale wydawałoby się, że z takim składem już masz Ashika, masz Davisa, masz Drew Holiday, który jest cholernie dobrym obrońcą. I zadajesz sobie pytanie, dlaczego kurde oni w obronie, już nie mówię o ataku, w ataku wyglądają dobrze, dlaczego w obronie są tak kiedy? I aż korci, żeby powiedzieć Williams, to nazwisko, tak może być za to odpowiedzialne. I to jest smutne, to jest smutne. No i Miami, które w defensywie też jest chyba szósta w końca, czy jakoś tak, to też jest bardzo rozczarowujące, no bo nie ma LeBrona, ale jest Lu Oladengu i wydawałoby się, że ale są w stanie... Nie ma Lu Oladengu, ok, fajnie, 49% z gry, 38% za 3, to są bardzo przyjemne liczby, ale nie ma tego zawodnika, ja go nie widzę na boisku, jak nie wiem, on gdzieś tam mi się gubi w tym zespole, nie może się odnaleźć w tym wszystkim. Nie wiem, jakoś nie do końca mi to pasuje, nie przekonuje mnie ten zespół zupełnie. Fajnie, że Chris Bosh wrócił do tego bycia dalej znowu takim aktywnym, że Dwayne Wade nieźle się prezentuje, jeżeli gra. Ale tak, po pierwsze, Chris Anderson tylko 10 meczów, jak dotąd. To jest pierwszy problem, bo nie mają tej broni podkoszowej. No, po drugie, stracili najlepszego swojego obrońcę. Bo LeBron James po pierwsze był najlepszym zawodnikiem Miami w ataku, a po drugie był najlepszym zawodnikiem Miami w obronie. I jak oni tracą jednego i drugiego, Dwayne Wade jest, kolana Dwayna Wade'a są starsze o kolejny rok. Nogi Mario Chalmersa są wolniejsze o kolejny rok. I tam nikt inny nie ma nikogo do bronienia. No, fajnie, że Shabazz najpierw jest obiecującym rozgrywającym, ale właśnie został wyrzucony do NBDL. No i nie ma kim grać. Nie ma kim grać. Myśleliśmy, że to będzie trochę przyjemniejszy sezon dla Miami, że będą na plusie, a tymczasem są poniżej Milwaukee Bucks. No i tak od razu to, jak mówiłeś też, że mają być nie tylko rozczarowania, ale i też te pozytywne, no to na pewno Milwaukee Bucks na plus. No i oczywiście moi ulubieni, których regularnie oglądam dosyć, Atlanta Hawks. Oj, Atlanta, ja też ich obstawiałem. Ja ich obstawiałem w pierwszej czwórce. Kolejny sezon mini Spursów na wschodzie i naprawdę wyglądają super, ruszają tą piłką w obronie. Dzięki temu, że chociażby jest Al Horford, który mnie zadziwił. Ja myślałem, że on wejdzie dosyć słabo. On wszedł solidnie w ten sezon. I naprawdę fajnie się to ogląda. 16-7, może trochę na wyrost, może mieli łatwy trochę rozkład, ale to jest nieważne. Są na trzecim miejscu i nie sądzę, żeby spadli poniżej czwartego, piątego miejsca na wschodzie. Nie ma mowy.
Tą drużynę oczywiście i tak każdy lekceważy, jak zresztą zawsze, z Atlantą Hawks. I ta drużyna na pewno odpadnie tutaj później w drugiej rundzie playoffów, ale przynajmniej fajnie się to ogląda. Przynajmniej fajnie się to ogląda, tylko szkoda, że nie wiem, jakieś te relacje z Atlantą są takie słabe. Nie. Fajnie, tak fajnie to... ogląda się jeszcze Johna Walla, nie? Wizards też są Wizards, pozytywni. Wizards oni też mieli łatwy terminarz dość, szczególnie na początku sezonu, ale też nie mieli Bradley'a Beala. A gdy Bradley Beal wrócił, to naprawdę grają dobrze. John Wall wygląda jak bestia. On już chyba awansował spokojnie do top 5 rozgrywających ligi. To jest naprawdę takim... To na pewno. To już dawno. Chociaż no, ciężko jest wybrać top 5 rozgrywających ligi. To jest praktycznie niemożliwe. Chris Paul, Stephen Curry, Russell Westbrook, John Wall, Kyle Lowry. No nie wiem, ja mam Conleya przy Lowry. No właśnie, jestem jest jeszcze subiektywny, Mike ale... Conley, Damian Lillard. Jest Lillard, to właśnie. No, no ale to słuchaj, tak czy siak, to już jest naprawdę ta ścisła czołówka. Tak, no, to jest na pewno top topów, no. Tak. Tak, no Wizards, Marcin Gortat gra bardzo dobrze, to trzeba też podkreślić. Tak. Udowodnił, że ten kontrakt to nie był jakiś tam fluk w jego wykonaniu wielki. Gra naprawdę fajnie. Tylko mógłby grać więcej. Mi się wydaje, że Whitman z czasami, nie wiem, za dużo go sadza. Zobaczysz te 2-3 minutki nieraz, tak. A to on często w czwartej kwarcie go sadza. No, często, ważne, żeby grał w playoffach. Chociaż fajnie, bo podoba mi się, jak gra Serafin. Wchodzi tak. Naprawdę super gra, ale mógłby troszeczkę Marcinem grać więcej, ale w sumie, jeżeli wygrywają i Paul Pierce nie wygląda jak bust. Przydaje się Paul Pierce. Nie zawsze trafi coś tam, tak, raz na parę tak. meczów trafi jakiś co duży. Co najważniejsze, tak jak patrzę, to tak. Paul Pierce przede wszystkim mentalnie mocno wzmocni to, bardzo tak, wzmocni tak. to drużynę, bo oni, widać, że fajnie chłopaki razem się ze sobą nakręcają. Te zdjęcia, które były jakiś czas temu, że Gortat też rzucił Paula Pierce'a przebranego za coś tam na Święto Dziękczynienia czy na Halloween. Widać, że tam jest fajna atmosfera w tym zespole. Zresztą zobaczcie, jak co mecz ktoś inny się pokazuje. Raz to będzie Chris Humphries, który zanotuje około 20 zbiórek. Innym razem Russell Butler, który rzuci 20 parę punktów. Na początku sezonu był Garrett Temple, który wystrzelił w pierwszej piątce przy kontuzji Bradley'a Beala. Teraz jest Beal. Swoje chwile też miał Otto Porter. Co chwila ktoś się pojawia. Ten zespół naprawdę ma swoje ogłębie. I ja się bardzo cieszę, że Gortat właśnie dostaje trochę tych minut więcej odpoczynku, bo przejdą playoff i on będzie musiał grać swoje, a pamiętajmy o jednym. Nada w każdej chwili może wypaść na dobre nene i trzeba będzie łatać dziurę. I wtedy będzie potrzebny wypoczęty Gortat, wtedy będzie potrzebny Chris Humphries i inni. Dlatego myślicie, ten... że, sorry, że się tak przerwę, myślicie, że Gortat ma szansę na All-Star Game w tym sezonie? Bo tak nie, sobie... nie, nie. Ale szczerze mówiąc, jak patrzyłem czemu nie, tak? na frontcourt, na centrum wschodu, znaczy, sorry, nie ma tego podziału, czyli na frontcourt tak, wschodu, to najchętniej, nie wiem, zmieniłbym mapę USA i tak z zachodu, bo tam naprawdę nie ma kogo wybrać. No nie ma kogo wybrać. Ale ja naprawdę... Na wschodzie? Trzech zawodników? To jest tak, nie jest tak wcale... Tak, Jamesa, kogo? Pau Gasol i ten trzeci jest najgorszy, też miałem... No Pau Gasol, ale Pau Gasol to też... No tak, to trochę lepiej. Jest Carmelo Anthony. Bo pamiętajcie, do meczu gwiazd decyduje popularność. Nie, no tak, no jasne, ale znaczy, choć... Znaczy tak, ale nie mówimy czas popularność, to... tylko jakość zawodników. Tak, nie tak jak my głosujemy. Tak. Okay, no to jak będą trenerzy głosować, nie? Jakość zawodników powiadacie, dobrze. To już wam mówię moją trójkę zawodników podkoszowych. LeBron James, Pau Gasol, Paul Millsap. No ja mam właśnie tak samo, tylko nie wiem. Tak. Już nie widziałem, kogo to Noah wrzuciłem zamiast. Ale kogo, no, ale kogo na ławce? Chociaż... Ale kogo na ławce? No, macie Jackima, Noah, Jeffersona przed Gortatem. No, no jest słaby w tym sensie, jest słaby. No, jest kontuzjowany przede wszystkim. Jeffersona mam przed Gortatem, Chrisa Bosha mam przed Gortatem. Nie wiem, czy miał Jeffersona przed Gortatem. Okej, okay, gra dobrze, ale jednak bilans jest ja... dużo. Dobrze, ja zgodnie zgadzam. Z zasadą dajemy mecz gwiazd za poprzedni sezon, nie? Zgodnie z tą zasadą, a Jefferson się na pewno znajdzie, tak czy się. Kevin Love. Nie. Tak. Nie. Tak jak Chris Bosh dostawał w każdym roku gry obok LeBrona Jamesa, tak Kevin Love też będzie dostawał za każdy sezon gry obok LeBrona Jamesa. I choćbyśmy marudzili, to tak będzie. Naprawdę. No, to nie ma co. Kevin Love dostanie swoją nominację, Chris Bosh dostanie swoją nominację. Paul Millsap nie będzie wybrany w pierwszej piątce, bo jest zbyt mało popularny, będzie Carmelo Anthony, więc Paul Millsap dostanie też na ławce. Już masz trzech zawodników podkoszowych, czy nawet czterech.
Także tam nie ma miejsca. Niestety bardzo byśmy chcieli, żeby to był Gortat, ale inna sprawa. Z Waszyngtonu w pierwszej kolejności do meczu gwiazd idzie John Wall, w drugiej idzie Bradley Beal. I obaj idą tylko jako rezerwowi, bo nie przebiją w głosowaniu na pierwsze piątki Kyriego Irvinga czy Derricka Rose'a. A jeszcze jest Dwayne Wade. No wiesz, to ja bym się nie zdziwił, jakby John Wall przebił Derricka Rose'a, bo jednak nie przebije. troszeczkę hejtu się w ostatnich latach pojawiło na Derricku Rose'ie i on nie jest już takim uwielbieniem kibiców spoza Chicago, tak kogo się mieliście wydaje. Głosowaliście już w balocie? No tak, głosowałem. No ja I kogo miałeś się na wschodzie? Wiesz co, zaraz ci powiem, bo na razie to ja zapomniałem, ale ja już to sobie gdzieś zapomniałem. Zaraz ci ja miałem właśnie Laurego i Walla. Ja chyba, ja na pewno miałem, tak, ja też miałem Lauriego i Walla, tak, na 100% miałem Lauriego i Walla. Tak mi się wydaje, zaraz odszukam na Twitterze, bo na Twittera wrzucałem. Tak, ja też właśnie szukam. Na zachodzie byłem bardzo subiektywny, mam, więc... Mam. Znaczy ja Gortata wrzuciłem patriotycznie, do tego LeBron i Pau Gasol, no i Kyle Lowry i John Wall. Czyli ty, Krzychu, na zachodzie masz tego Mike'a Conley'a i Tony'ego Allena, tak? Nie, mam Conley'a, Randolpha Gasola i Cartera. Courtney Lee i Tyson Prince. Nie, no mam Cartera, ale na Cartera głosuję od 10 lat, więc to taka tradycja. No, do tej czwórki dorzuciłem Kazinca, żeby nie było. Na wschodzie mam Lauriego, Walla, Gasola, Jamesa, no i Bosza wrzuciłem, o proszę. Wrzuciłem Chrisa Bosza. Ja na zachodzie, muszę sobie przypomnieć, to jest Steph Curry. Chciałem Klaya Thompsona, ale wrzuciłem Jamesa Hardena. Dałem Duranta, bo stwierdziłem, że będzie lepszy do tego czasu, aż będzie All-Star Game. Nie mogłem nie dać Duranta, pomimo tego, że nie grał. A pod koszem dałem Bokazinsa i Anthony'ego Davisa. Ja jedną różnicę do ciebie zrobiłem, Blake'a Griffina zamiast Duranta. No jak to... Głosowałem, wiesz, w tym momencie tak jak na dzisiaj to wygląda. Tak. No ja głosowałem i tak, żeby na boisku to wyglądało. Chociaż, natomiast podejrzewam, że jakbym miał oddać kolejny głos na tydzień przed meczem gwiazd, to pewnie się zmieni i zostanie Anthony Davis, wtedy przyjdzie Durant. No Kazinca już pewnie nie będzie, więc nie, kogoś tam dobiorę wśród wysokich i zostanie mi Stephen Curry i raz... Że Duncana, bo zrobić mu psikus znowu na stare lata, żeby jeszcze raz... No nie chcę, wyzwać. Tak samo Dirk Nowitzki, który promuje Monta Ellisa, żeby kogo wybrać, żeby on nie musiał jakkolwiek się wybiera, żeby do wakacji się udać. No. Biedny Monta Ellis. Tak będą wakacje chyba, bo tydzień tam mają, nie? Wolnego po meczu gwiazd. Nie wiem, co w ogóle będziemy robili wtedy, nie wiem. Właśnie, to jest będzie takie straszne. No i to wymieniliśmy wszystko, to nie ma o czym gadać, nie? Ale nie, bo czekaj, teraz musi być Krzychu Nito Start of the Night i to będzie właśnie monolog o Memphis Grizzlies w wykonaniu Krzyśka, bo jestem pewien, że nikt z nas nie oglądał tyle meczów Memphis Grizzlies jak Krzysiek, więc tak masz 2 minuty, bo to też jest pozytyw, jak już mówiłem o pozytywach, to jedziesz. Wiesz co, no ja nie powinienem nic mówić w tym momencie, tylko przeczytać te wszystkie wpisy ludzi przed sezonem, które zapisywałem sobie i które mówię. Dobra, proszę. Nie, to poczekam do końca sezonu, wiesz, jak to będzie już. Jak Memphis Grizzlies wyeliminują w finałach konferencji Golden State Warriors, to wtedy wyczytam te wpisy. Nie, no ale tak na serio, no co tu dużo mówić. Nikt się nie spodziewał, że Grizzlies będą tak grać. Każdy mówił, że znowu tam czegoś brakuje, że Memphis Grizzlies to coraz starsza ekipa. No ale co, no Memphis Grizzlies tak raz na 3 mecze ogląda się naprawdę super i to jest coś, czego ta drużyna nie miała przez ostatnie 3 lata, kiedy ich ogląda, bo naprawdę oglądanie meczów Grizzlies to jest prawdziwa męka dla każdego fana dobrej koszykówki, ale w tym sezonie raz na te 3 mecze oni mają naprawdę fajne momenty, mają naprawdę fajne mecze, w których ta piłka dobrze chodzi po boisku. Nie wiem, czy oglądaliście ten rzut Vince'a Cartera, który dał dogrywkę w meczu z... O Jezu, z kim to było? Już zapomniałem. Ale przedostatni mecz. Tak, Charlotte, oczywiście. To był najbrzydszy spacing, jaki widziałem w swoim życiu. Jeśli spacing może być brzydki, to w Memphis Grizzlies udowodnili, że spacing może być brzydki. Chociaż tam też Charlotte mieli swoje grzeszki, bo podeszli do Marka Gasola. Podwoili go nawet chyba tam w końcówce, uważając, że on zdecyduje się na rzut za 3 punkty. No tak się oczywiście nie stało. Marc Gasol jest świetny, on schudł przed tym sezonem i gra naprawdę fantastycznie, no ale znowu niedoceniany jest Mike Conley, który jest fenomenalnym
zawodnikiem, świetnie kontroluje tempo, miał fantastyczny mecz ostatnio w Filadelfii, to był taki typowy mecz Memphis Grizzlies, którym oni wymęczyli to zwycięstwo z najgorszą drużyną w lidze do ostatniej sekundy. Ja tak bardzo molestowałem przycisk przyspieszenia na League Passie na tym meczu, że to się nawet nie da opisać. No ale tak to wygląda ze strony fana Memphis. No czasami trzeba się pomęczyć, ale no ta drużyna wygrywa, no i o to w tej lidze chodzi, tak? Nie gra tak pięknie jak Warriors. Tak właśnie, skoro mówisz, czy uważasz, że Marc Gasol ma szansę na MVP? Tak jakby grał to tak nie, cały... jakby grał w Nowym Jorku, czy jakby grał w Houston, to pewnie by miał szansę na MVP. Obawiam się, że w Memphis tych szans nie ma. No, już występ w All-Star Game, no, to będzie dla niego, myślę, że duże wyróżnienie. Może pierwsza piątka NBA, to by było coś dla Marka Gasola. To chyba bym się zdziwił, gdyby Marc Gasol był w pierwszej piątce. A ja bym się nie zdziwił. Ja bym też się nie zdziwił, ale obawiam się, że Memphis to jest jednak Memphis. No. To jest naprawdę... Z drugiej strony masz rację, tam tacy debile głosują czasami na niektóre tak, dokładnie. Także dokładnie. Nie dziwmy się, jak Josh Smith dostanie głosy w walce o MIP na przykład. Dokładnie. Skoro James Harden dostał na defensora w zeszłym roku, tak. Tam trzeciego czy tam, to czemu nie? Jeszcze Zaku Randolfie, który czytałem w wielu miejscach, że Zach Randolph się postarzał. Jest stary, zacznie się pogarszać. Grizzlies powinni sprzedawać go za Ryana Andersona. Grizzlies nie powinni nigdy sprzedawać Zacha Randolpha. Zach Randolph jest sercem tej drużyny, drugim sercem jest Tony Allen. Zach Randolph gra świetny sezon. Nie jest może jakiś fantastyczny w statystykach, ale sądzę, że biorąc pod uwagę to, co spodziewali się inni, to naprawdę Zach Randolph jest Zachem Randolphem. Ale słuchaj. Nie po to był zatrudniany John Hollinger, żeby i wszyscy inni ludzie odpowiedzialni za transfery, za kadry w tym zespole, żeby w tym momencie, wiesz, dawać się tak łatwo manipulować temu, co mówią ludzie w mediach. No, nie, no jasne, to, jasne, to jest... A to są ludzie, którzy się znają na swojej robocie i naprawdę są w tym świetni, no bo powiedzmy wiesz sobie co? Szczerze, ilu generalnych menadżerów w NBA podpisałoby kontrakt z Johnem Lewerem? Jasne. Ilu? Wielu. Powiem ci jeszcze, w ilu drużynach Ben Udrich grałby tak jak w Memphis Grizzlies. Ben Udrich jest niesamowity w tym sezonie. Mówię, trzech drużyny: San Antonio, Atlanta i Memphis. Prawdopodobnie, tak. Nigdzie indziej. Tak. Lower, tak. Nie pamiętam, z kim oni grali ostatnio, ale komuś rzucił około 20 punktów. Tak. 20-12. Tak, fajnego wsada gdzieś tam zaliczył też. Mm-hmm. Nawet Vince Carter się poderwał wtedy z ławki. To jest właśnie dla mnie to, czego brakuje większości drużynom, czyli rzeczywiście takiego solidnego szukania konkretnych elementów u zawodników, które są potrzebne do stworzenia drużyny. Przecież właśnie w ten sposób są San Antonio Spurs stworzeni, czyli mistrzowie NBA. W ilu drużynach Corey Joseph byłby takim graczem, jakim jest tutaj? W ilu drużynach Aaron Baines by się odnalazł? To jest właśnie w ten sposób budowanie zespołu, tak jak nie wiem, w Atlancie chociażby jest DeMarie Carroll, człowiek, który był skreślany w Utah Jazz. Wcześniej też w Memphis został odrzucony, ale okej, nie można mieć 100% skuteczności w transferach, tak? Memphis też kiedyś oddali Kyla Lauriego. Tak. Memphis też kiedyś oddali Gravisa Vasqueza, on rok później został najlepszym podającym ligi w Hornetsach wtedy jeszcze. Ale naprawdę to jest solidna polityka transferowa, to jest przemyślana polityka transferowa. I niech, kurwa, Lakers się uczą od takich ludzi. Niech Clippers się uczą od właśnie takich ludzi. Dokładnie, dokładnie. Jeszcze tak kończąc temat Grizzlies, bo i tak już przegadaliśmy o nich dłużej niż chyba w jakiejkolwiek amerykańskiej telewizji w tym sezonie. I to mówię o łącznej liczbie czasu. Oni bardzo w tym sezonie mi przypominają Detroit Pistons z tego ich mistrzowskiego sezonu. Bo jest Mike Conley, który naprawdę gra... nie gorzej niż Chauncey Billups za swoich najlepszych lat, bo fantastycznie rzuca w klacz. Ma z tego co pamiętam 59% z gry i 60% z dystansu. Jest Courtney Lee, czyli dobry obrońca, dobry strzelec, trochę w typie Ripa Hamiltona. Jest świetny obrońca na pozycję numer 3, Tayshaun Prince, nie no, żartowałem, Tony Allen. Ale jest Tayshaun, tak? Jest Tayshaun. Jest Zach Randolph, jest Marc Gasol, czyli duet podkoszowy porównywalny z panami Wallace'ami. To jest naprawdę ekipa, która z którą znowu nikt nie będzie chciał grać w playoffach, tylko że teraz ma dużą szansę na przewagę własnego parkietu aż do drugiej serii. Kto wie, być może Memphis powtórzą swój sukces sprzed 2 lat, gdy awansowali do finału konferencji. Ja trzymam za nich kciuki.
I mam nadzieję, że tam się spotkają z Golden State Warriors, którzy też są fantastyczni, a już jutro mamy ten wielki Tak, mecz. oj, tak, Co tak, będzie tak. się działo? Ja myślę, że Memphis mogą naprawdę dać lekcję Tak, Warriors, to będzie bo uderzeń z kadry. Bogut nie wróci chyba na ten mecz Tak, jeszcze, a że nie wróci. bez Andrew Bogata, ja oglądałem Warriorsów ostatnich trzy mecze, czyli właściwie bez Boguta były wszystkie. Naprawdę James Harden to wykorzystywał pod kosz. Dallas też sobie radzili, bo nadgonili, pomimo że przegrywali mocno z Warriorsami w pierwszej, drugiej kwarcie, potem nadgoniali. Tyreek Evans po prostu wbijał pod ten kosz, jak tylko mógł, chyba 31 punktów rzucił, czy ile. A w meczu, kiedy był Bogut, Tyreek Evans nie istniał. Więc jest duża różnica. Jest duża różnica, kiedy Bogut jest na boisku, a go nie ma. Jeżeli Bogut jest na boisku, to Warriors mogą się przeciwstawić. Memphis. Ale To jest jeżeli go większy nie problem, będzie... mówię, z Andrew Bogut, bo w playoffach to może być... Andrew Bogut to jest kandydat na Defensive Player of the Year, jeśli tylko będzie zdrowy. I może dostać, tylko musi zagrać wystarczająco minut meczów. Ale bez tego Marc Gasol, który po porażce z Francją chyba stwierdził, kurczę, muszę w końcu być bardziej asertywny, takim słowem, w ataku i trochę się postarać, i to widać niesamowicie, bo Marc Gasol potrafił nieźle wkurzać. Potrafił wkurzać, był taki, no, oddam piłkę, to ładnie, niby zagra, fajnie, ale a teraz naprawdę wygląda o wiele lepiej, więc ten mecz to będzie naprawdę hicior. Oczywiście on jest chociaż w National TV. Jest, jest, przesunęli go, wiesz? Miało go nie być, ale będzie drugi raz Memphis. Chyba tych przesunięć trochę już było w tym sezonie, nawet nie. Jedno jeszcze na pewno było. Nie pamiętam co, ale na pewno coś było przesuniętego chyba z Antonym Davisem. Coś mi się tak kojarzy. Pewnie miał być jakiś mecz Nowego Jorku albo. Tak, to no, na pewno, na pewno. I wszyscy cieszymy się, że Kobe w taki znaczący sposób po prostu. Przeszedł obok MJ. Ale Kobe gra nieźle. No, ja myślałem, że będzie grał gorzej Kobe Bryant. Mimo, że on rzuca strasznie dużo, to... No, rzuca strasznie dużo i strasznie z typowo Bryantowych pozycji. Ja widziałem jeden mecz Lakersów, ten pierwszy, a reszta to tak... Nie chcę ich oglądać, bo to jest straszne. Mają najlepszą od końca defensywę w NBA. Jest tam Carlos Boozer, jest tam... Jeremy Lin. Jest tam ktokolwiek, nie wiem, kto tam jeszcze... Ciekawy jest, a Ronnie Price. Young, który trafił trójkę. A, dla słabego piwa to oglądasz. Tak, to jest tak. Tylko jedyny powód. Kobe jest denerwujący trochę. I on tak, no w sumie po Kobe przeszedł już to dane, to mógłby w sumie, nie wiem. Nie wiem, mógłby, ale myślę, że zacznie podawać. A jednak po ten i jednak te 22 rzuty muszą swoje oddać w meczu z Minnesota, no. Musiał swoje rzuty oddać i... Ale naprawdę... Ja bym chciał, żeby był taki finał konferencji Golden State Memphis albo któraś z tych drużyn z San Antonio. Tak? Nie chcę Houston, nie chcę Portland, nie chcę Clippersów. Nie chcesz DeAndre Jordana? Który nadal nie może kryć Marka Gasola? Nie wiem, denerwują mnie Clippersi w tym roku. Jakoś tak denerwuje mnie jakoś Chris Paul, denerwuje mnie ta drużyna. Ta drużyna, nie wiem. Wiesz co, bo to nie jest taka drużyna, która sobie zapuści wąsy, jak jest fajnie. Coś tam zrobi, jakieś śmieszne rzeczy, ale gdy trzeba wygrać mecz koszykówki, to oni nie... Cały czas nie mają trójki i... Tak. DeAndre nie gra wcale dobrze w tym sezonie aż tak. Więc to też... Chris Paul też nie gra w tym sezonie aż tak super. Nie wiem, denerwuje mnie Chris Paul. Denerwuje mnie ta drużyna i po prostu jakoś... Nie oglądam Clippers. A masz rację, ja nie za bardzo oglądam Clippers. Jakoś mi się nikt nie chce. Zawsze mam do wyboru Golden State, albo nawet Pelicansów, albo Atlantę, albo nawet dużo wschodu oglądam. I w ogóle ani słowo o Toronto Raptors. To jest w ogóle cudowne, nie? No, ale... A co tam? A może Toronto będzie mistrzem NBA? Niech Piotrek coś powie, bo... Na następny podcast zaprosimy Wojtka Bielewicza, bo on przecież jest specjalistą od Toronto Raptors. To Wojtek... Zaprosimy go, damy mu głos na minutę i później już podziękujemy, bo teraz będzie Toronto Raptors w tym sezonie. Bajkotujemy Kanadę, wszystko jest winą Kanady, w ogóle wszystko to złe. A tak naprawdę to jest fajna drużyna, szczególnie jak ławka wchodzi na boisko. Nie, no bardzo, bardzo fajna drużyna. Ani się ogląda, byle DeRozan jak najszybciej wrócił, to będzie dobrze. O Cleveland nic nie powiedzieliśmy, ale to no, bo Cleveland, będzie, to Cleveland będzie. Porozmawiamy. Będzie czas, tak. Chicago uda nam też. Się złapać dzisiaj. Mam nadzieję, że uda nam się złapać też za tydzień. Za nami kilkadziesiąt minut pierwszego w tym sezonie podcastu.
No i mamy nadzieję, że za tydzień się znowu uda nam się dzwonić i nagrać coś fajnego dla Was. Byli z Wami Piotrek Zarychta, Krzysiek Kultowski Cześć wszystkim, dzięki. i Karol Milcarz.